Rozmowa Polskiego Radia 24. A gościem Polskiego Radia 24 pan Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry państwu, chyba nawet dobry wieczór, bo to już... Tak, tak, to a teraz 11. dzień długi. Dzień panie dziękuję. ministrze, czy to wszystkie planowane zmiany w rządzie premiera Morawieckiego do czasu wyborów? Na razie nie słyszałem, żeby były jakieś inne plany, jest chyba wszystkie. No ale życie jest bogate, różne rzeczy przynosi. Natomiast to gdyby była jakaś nadzwyczajna sytuacja, myślę, że w zwyczajnej sytuacji. Czy nie wicepremier Jacek nie jest od dziś osobą numer dwa w tym rządzie? Hmm. To jest pytanie ciekawe, no bo nie wiem, czy jest taka funkcja: pierwszy czy drugi wicepremier. No niekiedy była uh. stosowana. Myślę, że będzie osobą, która ma szerokie kompetencje, a poza Jakie? tym. Jakie zadania? No, przejmuje tutaj po pani wicepremier część, a jeszcze zachowuje to, co do tej pory robił, czyli komitet stały koordynacji ustaw między resortami, a zatem ogromny kawałek władzy no, jest przy premierze, więc to jest druga okoliczność trzecia. Osobiste umiejętności, sprawność organizacyjna, intelektualna, więc tutaj z całą pewnością będzie osobą bardzo ważną. Być może to będzie prowadziło do tego, że będzie swego rodzaju takim najbliższym zastępcą premiera. Zobaczymy. Myślę, że są po temu wszystkie spełnione warunki, żeby Poznaliśmy tak było. Poznaliśmy też nazwisko nowego ministra finansów, Mariana Banasia. Wszedł na to stanowisko w miejsce Teresy Czerwińskiej. Czy to oznacza, że pani minister Czerwińska źle pełniła swoje obowiązki? Nie, nie. Bardzo dobrze pełniła. Nie Niewystarczająco pan popierała plan był piątki Jarosława zastępcą. Kaczyńskiego. co. Wie pan, praca w rządzie. Choć z zewnątrz może się wydaje, że jest taka łatwa i przyjemna jest bardzo stresująca. Nasza koleżanka już w tej chwili była minister, była osobą, która przyszła do polityki bez doświadczenia politycznego no i od razu wpadła w ogromny wir pracy i myślę, że troszkę była zmęczona. Chociaż no, bardzo żałuję, bo ja bardzo lubiłem i ceniłem jako fachowca panią minister, ale idzie do nowej, równie ważnej pracy dla Polski i tam będzie swoje umiejętności wykorzystywać. Do, do Banku Polskiego zdobyte to wiemy. w pracy w rządzie. Panie ministrze... Pan minister Banaś był wiceministrem, także świetnie zna sprawy. E, Bożena borys Szopa, nowa minister rodziny pracy i polityki społecznej. Tutaj rozumiem, wszyscy Polacy mogą być spokojni, ci, którzy no, korzystają z różnych programów społecznych, że ta linia tutaj się nie zmienia. To jest osoba też związana z Solidarnością. Rozumiem, że Solidarność być może też miała jakiś swój udział w jakimś może nieformalnych konsultacjach, bo wydaje się, że tutaj linia taka Solidarności Społecznej jest w tym resorcie, przez ten resort realizowana. Decydowanie tak. No, jest to linia rządu prawa i społecznej który w końcu wywodzi się z Solidarności, z tego skrzydła Solidarności, która odwołuje się do właśnie takiej katolickiej nauki społecznej, wspierania ludzi słabszych. Więc tutaj na pewno będzie to kontynuacja, zresztą tą rząd się nie zmienił. Jest ta sama partia, pani Borys Chopa, jest osobą, która uorganizowała pracę, bo przecież była w komisji w Sejmie i jest osobą związaną też solidarnością, a jednocześnie niezwykle kompetentna, pracowita, niezwykle ciepła osoba, więc myślę, że minister Rafalska znalazła godną następczynię. Myślę, że jak ludzie poznają bliżej, jaką jest to, jaką jest osobą wspaniałą, ciepłą, no, przynajmniej dla nas koleżankom i współpracownicom, to myślę, że również ją będą lubić i szanować. Jest jeszcze jedna nowa kobieta w rządzie: Elżbieta Witek, została nową szefową resortu spraw wewnętrznych i administracji. To jest no, tak zwany resort siłowy, spore wyzwanie. Z jednej strony silne, duże, branżowe związki zawodowe, które czasami pokazują, no, pokazują ministrowi, że. To jest trudny z nimi dialog, hmm. z drugiej strony też wyzwania, organizacja na przykład ważnych imprez, ważnych także w charakterze i międzynarodowym, i lokalnym, jak na przykład Marsz Niepodległości. No i tutaj kobieta, czy to nie zaskoczenie dla niektórych jest? Na pewno, ale. Dla pana też? Ja nie. Ja stam elef, od lat. Siedzimy. Tak się składa. Obok siebie tuż w Sejmie była ministrem, więc ma doświadczenie. Chce pan powiedzieć, że to żelazna dama będzie w tym resorcie? No, jeżeli ktoś liczy na to, że będzie łatwo i że ją tam może ogra, że jak kobieta... Bo pojawiły się takie głosy, że może zostać rozegrana. Że jak kobieta, to ją rozegrają, to niech na to nie liczą. <noise> to się pomyla, jeśli ktoś na to liczy. Naprawdę to jest osoba z charakterem. Kompetentna i tak jak mówię, przygotowana pełniła funkcję w rządzie, więc od razu ostrzegam panowie, nie miejcie złudzeń, że to jest pani, to jest pani, ale to naprawdę jest szefowa, która potrafi wymagać. To jeszcze kończąc tę nominację, czy kwestia nowego rzecznika rządu jest już to już jest przesądzone, bo dzisiaj no, nie było chyba nowego rzecznika podczas uroczystości w pałacu prezydenckim. Rozumiem, że Piotr Miller będzie był wiceminister tak, z resortu nauki i szkolnictwa wyższego, będzie rzecznikiem rządu, tak? To jest oczywiście decyzja premiera, bo to jest bardzo bliski współpracownik premiera. Natomiast y, można z tego przypuszczać, wysnuć wniosek, że będzie powołany przez premiera. Panie ministrze, mamy dzisiaj uroczystości. Z jednej strony uroczystości w Senacie, trzydziestolecie wolnych wyborów do Senatu, bo o nich można powiedzieć, że były rzeczywiście wolne w 4 czerwca 1989 roku, ale są niejako równoległe uroczystości obchodzone w Gdańsku. Tam na przykład konferencja z udziałem byłych prezydentów Lecha Wałęsa, Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego i także no, udział wielu samorządowców. Jak pan odczytuje, czy tu się tworzy jakaś równoległa równoległa jakieś rzeczywistość? No bo wydaje się, że chyba opozycja nawet jak nie akceptuje wszystkich poczynań rządu, no to powinna w takich uroczystościach centralnych uczestniczyć. No powinna, ale jak nie chce, no to przecież jest wolność słowa, demokracja, wolność demonstracji. To jest taka demonstracja. Ale czego tu... to zapowiedź? Nie obawia się, że pan, pan jakiejś jest... kontestacji masowej Ale... na przykład na jesieni? Ale to nie jest zapowiedź. No przecież to jest kontynuacja. To jest wywodzące się z Układu przy okrągłym stole, gdzie zawarto porozumienie między częścią Solidarności, w dużym stopniu zinfiltrowaną przez służby bezpieczeństwa PRL-u, ich agenci, funkcjonariusze i, i różne osoby podstawione pracowały na to, żeby komunistom się krzywda nie stała. I to jest można powiedzieć, że od 1989 roku ciągnie się za nami taki. Podział w społeczeństwie, że z jednej strony są siły postkomunistyczne, które się dogadały z częścią Solidarności, bardzo często taką, która była częścią agenturalną. Wyszły tutaj na jaw przecież później w teczkach różne dokumenty, że ci ludzie, niektórzy brali pieniądze i służyli tamtej stronie. I ten układ cały czas trwał, przecież obalenie rządu Olszewskiego, Jana Olszewskiego. No dzisiaj, to dzisiaj, dzisiaj także rocznica. Dzisiaj także rocznica. Raptem po kilku miesiącach wolnego... Po wolnych wyborach, prawdziwych wolnych wyborach, bo te przecież w 1989 były tylko do Sejmu wolne. Do Senatu. Do, do, senatu przepraszam, wolny. do Senatu, tak, do Senatu. I tam 99 senatorów było z. Wybranych z Komitetu Obywatelskiego, a reszta to był kontrakt. Tak samo wybór Jaruzelskiego to był kontrakt to wszystko jeszcze był układ, i wtedy komuniści myśleli, że będą rządzić ze swoimi agentami na zmianę. I że będzie to taka fikcja dla ludzi. Dzień dlatego tego między innymi wtedy i powstało porozumienie centrum i rząd Jana Olszewskiego, i wtedy po odtajnieniu akt funkcjonariuszy i agentów donosicieli SB, ten rząd został obalony. No i to można powiedzieć, że ten podział się ciągnie i ciągnie się cały czas sprawa oczyszczenia Polski z tych ludzi, którzy byli z jednej strony zdrajcami, służyli Związkowi Sowieckiemu i agentów, którzy im e, służyli. No i tu mamy ten układ okrąg okrągłostołowy, który robi kolejny raz, jakby. Konkurencyjne obchody, twierdząc, że tamto to rzeczywiście już była pełna wolność, że to tak naprawdę przecież wtedy odzyskaliśmy skończył się komunizm. No... Komuniści się wtedy dogadali, zamienili, można powiedzieć, książeczki partyjne na książeczki czekowe. Ale my słyszeliśmy, było takie ogłoszenie pieniądze. Wobec, wobec wszystkich Polaków, że 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. To skończył no, się czy się no, nie skończył? Ja ogłaszam, że komunizm się wtedy nie skończył. A kiedy a skończył, <laughs> rozpoczął się, a skończył się, się w ogóle? Rozpoczął się proces odchodzenia od komunizmu, i ten proces, można powiedzieć, trwa do dziś. I te obchody konkurencyjne komunistów, postkomunistów, ich agentów, różnych ludzi związanych z WSI, i pewnie części liberalnych elit, które nie akceptują, powiedzmy, konserwatywnej linii większości polskiego społeczeństwa, bo polskie społeczeństwo w większości jest konserwatywne, no to tam takie obchody konkurencyjne robią. Nie akceptują po prostu prawdy historycznej, bo ta prawda historyczna spowodowałaby, że oni byliby za burtą. Wszyscy komuniści nie odpowiedzieli w żaden sposób za... Za zdradę, za zbrodnie, za złodziejstwa, za łajdactwa, które były. Oni się po prostu dogadali i za cenę swojej wolności, nietykalności i pieniędzy podzielili się z władzą, szczęścią obozu Solidarności, tak jak mówiłem, w dużym stopniu też zinfiltrowaną przez służby specjalne. Panie ministrze, terenu. czy mógłby pan objaśnić, bo rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem Żukowskim, socjologiem. On policzył, że 10 osób z wcześniejszego rządu Leszka Miller'a weszło teraz. Z list koalicji europejskiej do Parlamentu Europejskiego. A przypomnijmy, że Platforma Obywatelska powstała w kontestacji, w sprzeciwie wobec działań tegoż rządu Leszka Millera. Jak to wytłumaczyć w takim razie wyborcom? O co o tu niech, chodzi? To niech tłumaczy Platforma, bo jeżeli Olechowski był jednym z tych twórców. No, przecież człowiek też tamtej strony, ja pamiętam, mam już trochę lat pamiętam w PRL-u, przecież jak stan wojenny był wprowadzany, czy późniejsze te lata, czy Olechowski przecież występował już w mediach w 1989 roku też po stronie komuny. No, I to, to, to jest taka mieszanka. No. A Wałęsa przecież no, wyszło na jaw Boni też. Współpracownik i tak dalej. Więc... To prawda. Panie ministrze, widzimy Donalda Tuska, który pojawia się w Gdańsku na tych właśnie alternatywnych obchodach 30. rocznicy wyborów 4 czerwca. Czego pan się spodziewał, bo ma być jego wystąpienie. Mówiło się o jakimś ruchu 4 czerwca. Dzisiaj będzie jakaś nowa inicjatywa polityczna. Obawia się pan tego? Nie wiem, a być może oni obchodzą rocznicę obalenia rządu Jana Olszewskiego, bo widzę. Nie, no, te osoby, roku które... Roku 1989. Ja jednak uważam, że jeżeli będą robić jakiś ruch 4 czerwca, to będzie to odwoływało się do... Owalenia rządu wybranego w demokratycznych wyborach no i rozumiem, że pan nawiązuje ludzie, do tych osób, które tam ludzie. widzimy, bo to no Donald Tusk, Lech Wałęsa, Aleksander które Kwaśniewski obalały rząd Olszewskiego teraz są przeciwko Prawu i Sprawiedliwości robią e, obchody konkurencyjne i pewnie tam też liczą głosy jak można obalić rząd e, obecny prawej i Sprawiedliwości to nic się nie zmieniło. Te same pozycje, które zajmowali, zajmują dalej, przecież pamiętamy nocną zmianę, jak to Tusk mówił, panowie policzmy głosy, czy czerwoni nie skrewią, a Pawlak razem z Wałęsą w uścisku, Wałęsa mówi, czyś sobie służby specjalne, będziesz premierem i tak dalej, no, no i to jest kontynuacja, no, mamy w Polsce podział pomiędzy tych, którzy w PRL-u pełnili funkcję i którzy do dziś nie chcą, jakby przyznać tego, że to był ustrój zdradziecki i broją swoich pozycji. Ja w jakimś sensie to ich rozumiem. Jak każdy człowiek, jak ktoś w domu jest wychowany, w domu jakichś funkcjonariuszy komunistów, to się do tego odwołuje. No nie zaprzecza historii swoich rodziców czy swojej własnej, bo tam część ludzi to jest takich, które w czasie PRL-u też z tym PRL-em była związana. Panie ministrze, czy pan się jakieś jakiegoś takiego, takich kroków? w końcu komunistów była w Polsce. Kroków, jeżeli chodzi o włodarzy prezydentów niektórych miast, bo oni cały czas zacieśniają, można powiedzieć, więzy, spotykają się na tego typu właśnie uroczystościach, dziś i także są obecni. Mówi się, mówiło się także o tym, że na przykład strumień pieniędzy europejskich ma płynąć do samorządów. No, ale w jakim kontekście mam się obawiać? No, no tego, że to jest właśnie znowu budowanie jakiejś rzeczywistości prawnej, być może też alternatywnej. Hmm. No tak, tylko jeżeli my mówimy, że walczyliśmy o to, żeby była prawdziwa demokracja, żeby ludzie żyli w wolnym państwie, żeby mieli możliwość zrzeszania się, niekoniecznie nawet w taki sposób, jaki się takiemu czy innemu rządowi podoba, no to te reguły trzeba uszanować. Ja wiem, że tamci nie szanowali, jak nie lubili kogoś, to podpalali budkę i wsadzali do więzienia niewinnych ludzi, ale my tak nie działamy. Nie działamy puenta. w sposób demokratyczny. A... Magia Donalda do Tuska działa, czy nie? Bo tutaj widać trochę osób zgromadzonych na tym wiecu. No, no, nawet nie tak mało. Na mnie chyba nie działa, chociaż nie wiem, czy... A no, pana tam, to ja wiem, że nie działa. Tą wysypkę, którą mam bardzo opinię, czy nie nieuczulenie na Tuska. Bardzo dziękuję. Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego, prezesa Rady Ministrów, a w Polskim Radiu 24 już teraz serwis informacyjny.